wiemy wszyscy, na czym stoimy, co nas czeka, ile tutaj jeszcze będziemy musieli się spotykać, ale chciałam Państwu przekazać życzenia. Kilka dni temu tankowałam paliwo, no i płacąc już za nie, pan ze stacji benzynowej tak właściwie nie podnosił głowy z nad lady i mówi: życzę pani, żeby już nie musiała pani nigdy i nigdzie przemawiać. I tak podniósł głowę i mówi: bo chyba dobrze kojarzę, tak? I powiedział: jeszcze doczekamy lepszych czasów. Więc i to były piękne, naprawdę piękne życzenia. I ja sobie i Państwu, sobie oczywiście życzę tego, co ten Pan mi życzył, a Państwu życzę tego, żebyśmy nie musieli się spotykać tutaj. Chyba że właśnie złożyć sobie życzenia noworoczne, świąteczne, żeby po prostu jakby kultywować te nasze spotkania i tę naszą pamięć o tym, co się wydarzyło, ale byśmy już nie musieli walczyć, by spełniła się ta nasza nadzieja, nowa nadzieja na lepsze jutro, by w końcu wróciło praworządne państwo. I przy okazji chciałam Państwa zaprosić na inny niż nasz dzisiejszy protest. On się odbędzie 11 stycznia w Warszawie o godzinie 15. Będzie to Wielki Marsz Milczenia, w którym prawnicy pójdą w togach. On jest prowadzony pod hasłem Prawo do niezawisłości, prawo do Europy. I pod takim hasłem się spotykamy. Prawnicy idą pierwsi i wszystkich Państwa zapraszamy, by wsparli ten protest. Najpierw stojąc na ulicach, później maszerując za prawnika. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku.